Kryminalna Skandynawia. Podcast ten zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chcę Wam podziękować za wsparcie na Patronite, wszystkie komentarze i za to, że śledzicie mój kanał zarówno na YouTubie, jak i na Spotify. Dzisiejszą opowieść zaczniemy nieco inaczej niż zwykle. Nie zdradzając zbyt wiele, polecam Wam wysłuchać jej do końca. Dziś przenosimy się do Malmö w województwie Skåne, ponad 600 km na południowy zachód od Sztokholmu. Usytuowane nad cieśniną Öresund, Malmö jest trzecim co do wielkości miastem Szwecji. Malmö Östersjukhuset, czyli szpital wschodni w Malmö, został oddany do użytku w roku 1935. Już po otwarciu szpital dysponował 512 miejscami dla pacjentów. Na początku lat 70. po kolejnej rozbudowie możliwości szpitala pozwalały na przyjęcie 800 pacjentów. W 1974 roku do użytku oddano klinikę opieki długoterminowej składającą się z 5 oddziałów. Pacjentami były głównie osoby starsze, które potrzebowały mniej skomplikowanej opieki medycznej przez dłuższy okres czasu. Kluczowym dla dzisiejszej opowieści jest oddział numer 26. Podzielony na dwie strony, żółtą i zieloną, posiadał miejsca dla 50 pacjentów. Jest 5 października 1978 roku. 66-letni Karl Erik przebywa na oddziale numer 26 po stronie żółtej od 3 tygodni. Jest jednym z najzdrowszych pacjentów, jednak wymaga opieki, której nie może otrzymać w domu. Choroba, która zaatakowała mężczyznę, stopniowo pozbawia go wzroku. Problemy z pamięcią również dawały się we znaki. Był on jednak aktywny w miarę możliwości. Tydzień wcześniej był na wycieczce zorganizowanej przez szpital. Dziś jednak stan jego nagle się pogarsza. Kaszel, gorączka i problemy z oddychaniem były nowymi symptomami. Karl wspominał, że chyba dostał złe lekarstwa. Następnego ranka 18-letni Nils, który pracował na oddziale jako pomocnik, zawiadomił lekarzy o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia Karla Erika. Lekarze Jörgen oraz Sten przybiegli do pokoju numer 1. Stan pacjenta był poważny. Karl Erik nie mógł wypowiedzieć ani słowa. Jedyne, co wydobywało się z jego ust, to dźwięk cierpienia. Udało się jednak ustabilizować pacjenta i personel wrócił do swoich obowiązków. Karl Erik czuł się jednak coraz gorzej. Chwilę przed godziną 15 jego stan drastycznie się pogorszył. Całym ciałem walczył o każdy kolejny oddech. Lekarze podejrzewają, że mężczyzna zachłysnął się wymiocinami, co doprowadziło do przedostania się zawartości żołądka do oskrzeli. Z ust pacjenta wydobywa się piana.
Pielęgniarka próbuje ją wydostać za pomocą ssaka w czasie, gdy lekarze próbują ratować pacjenta. Długa walka o życie Karla nie przynosi efektu. 5 minut po godzinie 15 mężczyzna umiera. Lekarze i pielęgniarki, zszokowani wydarzeniami, zastanawiali się, co mogło się stać. Karl Erik nie wykazywał wcześniej oznak problemów z oddychaniem. Wręcz przeciwnie. Mężczyzna czuł się całkiem nieźle. Nagłe pogorszenie się stanu jego zdrowia wydaje się być niezrozumiałe. Następnego dnia, podczas sprzątania pokoju numer 1, personel odnajduje kubek na półeczce Karla Erika. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w środku czuć było silny zapach środka dezynfekującego. Zorganizowano spotkanie, na którym zastanawiano się, w jaki sposób środek znalazł się w jego kubku. Najprawdopodobniej użyto go do dezynfekcji ssaka, którego użyto podczas ratowania życia pacjenta. Wszyscy zmarli pacjenci Szpitala Wschodniego w Malmö byli poddawani sekcji zwłok. Patolog zbadał ciało Karla Erika i stwierdził, że przyczyną śmierci był obrzęk płuc spowodowany zachłyśnięciem się zawartością żołądka. Śmierć pacjenta na oddziale numer 26 nie była niczym nadzwyczajnym. Większość z pacjentów nigdy nie wróciła do zdrowia, a klinika była ich ostatnim miejscem pobytu. Jednak sposób, w jaki zmarł Karl Erik, jeszcze długo pozostawał w pamięci personelu. 50-letni Klas przebywa na oddziale numer 26 po stronie żółtej od 3 lat. Choroba, na którą cierpi, to pląsawica Sydenhama. Zaledwie 3 dni po ostatnich wydarzeniach Klas wykazuje podobne symptomy do poprzedniego pacjenta. Lekarze i pielęgniarki robią, co w ich mocy, by go uratować. Kilka razy symptomy powracały. Usta pacjenta wydawały się być popękane. Jego stan poprawiał się jednak z każdym dniem. 92-letnia Anna również wykazywała podobne objawy, jednak w znacznie mniejszym stopniu. Po kilku dniach kobieta doszła do siebie. Jest 16 października 1978 roku. Do pokoju numer 1 całkiem niedawno przeniesiono 91-letniego Axela. Mężczyzna cierpi na demencję i potrzebuje pomocy nawet w prostych czynnościach. Tego dnia pielęgniarki znalazły mężczyznę w toalecie z opiekunem Nilsem. Chłopak starał się pomóc mężczyźnie nabrać wody, gdy ten nagle zasłabł. Pielęgniarki rzuciły się na pomoc i wspólnie przenieśli pacjenta na łóżko. Natychmiast wezwano lekarza. Axel miał duże problemy z oddychaniem, tchawica mężczyzny była opuchnięta. Z ust wydobywała się piana. Kilka godzin później pacjent zmarł. Przyczyną śmierci Axela było zapalenie dróg oddechowych i reakcja alergiczna na podane leki. Szpital od pewnego czasu ma problemy z personelem. Lekarze nie są zainteresowani pracą w Malmö Östra ze względu na złe warunki, jakie są oferowane. Dyrektorem kliniki opieki długoterminowej od pewnego czasu jest pochodząca z Polski Ada. Obecnie przebywa jednak na zwolnieniu lekarskim. Chodzą słuchy, że jest to po części spowodowane konfliktem, jaki miała z ordynatorem. Ten z kolei pojawia się w pracy przelotem. Oprócz posady w Malmö Östra prowadzi 2 prywatne przychodnie. Plotki mówią, że przychodząc na oddział, przechodzi przez niego jak burza i wychodzi tylnym wejściem, gdzie czeka na niego inny samochód. Tymczasowym szefem kliniki zostaje Brita, która
która jednocześnie pełni funkcję lekarza głównego. Wspólnie z ordynatorem prowadzą klinikę. 6 dni po śmierci Axela 92-letnia Agda wykazuje podobne symptomy. Pielęgniarka używa ssaka, by oczyścić drogi oddechowe z piany, jaka się wytworzyła w ustach pacjentki. Mimo iż na kilka minut udało się ją ustabilizować, kobieta umiera. Personel zaczyna zastanawiać się, co może być przyczyną cierpienia pacjentów. Sami zauważają, że kawa smakuje bardzo dziwnie. Być może maszyna do parzenia kawy jest popsuta i podtruwa pacjentów. Jedna osoba z personelu również zachorowała, co prawda nie aż tak jak pacjenci, jednak był to młody, zdrowy człowiek. Wymieniono wszystkie maszyny do kawy i smak zdecydowanie się poprawił. 25 października 1978 roku pogarsza się stan kolejnego pacjenta. 83-letni Oskar był na oddziale zaledwie jeden dzień. Mimo intensywnej walki o jego życie, pacjent umiera. 3 dni później 74-letnia Iris przywołała pielęgniarki krzykami. Kobieta twierdziła, że dostała coś bardzo mocnego do picia. Młodsza pielęgniarka opisała jednego z pomocników, a Iris potwierdziła, że to on dał jej coś mocnego. Chwilę później jej usta wypełniły się pianą, którą natychmiast starano się wydostać ssakiem. Kobieta zmarła niedługo później. Po konfrontacji Nils zaprzeczył oskarżeniom kobiety. Oprócz soku nie podawał jej nic więcej. Obdukcja kobiety wykazała, że pacjentka zmarła na zawał serca. Jest 4 listopada 1978 roku. 88-letnia Emma wykazuje podobne symptomy. Personel stara się jej pomóc jak tylko może. Wszelkie starania okazują się jednak bezskuteczne. Emma przegrywa walkę o życie. Po jej śmierci personel zaczyna podejrzewać, że na oddziale pojawił się wirus atakujący starszych ludzi. Wirus, który nie zabija. Przyczyny śmierci według patologa były bowiem jak do tej pory naturalne, ale przyczynia się do szybszego zgonu pacjentów. Podjęto środki zapobiegawcze w postaci maseczek i ubrania ochronnego. Używano go zwłaszcza przy tych pacjentach, u których występowały podobne objawy. Mimo ostrożności pacjenci nadal chorowali. Cały oddział był zaniepokojony sytuacją. Zaledwie 2 dni po śmierci Emmy 91-letnia Anna umiera w podobnych okolicznościach. Po kolejnych 2 dniach odchodzi 89-letnia Selma. Pracownikom oddziału numer 26 pokazano raporty patologa, aby w ten sposób udowodnić, że śmierć pacjentów była naturalna. Przyczyną śmierci były ataki serca, zapalenia płuc, woda w płucach, która mogła być spowodowana przez inne schorzenia. Żaden z przypadków nie wykazał epidemii. Fakt, że ludzie starsi często mieli problemy z przełykaniem, również uspokoił personel. Zwłaszcza ludzie z demencją wykazywali takie problemy. Właśnie dlatego jednym z zadań personelu było karmienie pacjentów. Trudności z oddychaniem tłumaczono w podobny sposób. Fala niewyjaśnionych objawów oraz w niektórych przypadkach zgonów u pacjentów oddziału numer 26 zdawała się nie mieć końca. Personel, którego niestety brakowało, zawęził się jeszcze bardziej, gdy ordynator zachorował.
Na oddziale był tylko jeden lekarz. 24-letni Stien, który, jak się później okazało, jeszcze nie ukończył studiów. Po stronie żółtej oddziału wszyscy starali się zachować czujność i ostrożność. Mimo to do połowy listopada 1978 roku zmarł jeszcze jeden pacjent, a dwóch udało się uratować z tajemniczej choroby. Jest 24 listopada 1978 roku. 82-letni Yuan znajduje się na oddziale 26 po stronie zielonej. Od 3 dni jego objawy pogarszają się i walka o życie mężczyzny wydaje się nie dawać efektów. Jego śmierć przynosi wiele pytań. Do tej pory wszyscy, którzy odeszli z podobnymi symptomami, znajdowali się po stronie żółtej. Wirus musiał przenieść się na stronę zieloną. Pacjenci nie przestają umierać. Objawy, jakie wykazują, coraz bardziej niepokoją personel. Mimo zapewnień, że śmierć następuje z naturalnych przyczyn, personel zaczyna podejrzewać siebie nawzajem o niedopilnowanie i niepoprawne wykonywanie swoich obowiązków. Wszyscy zdają sobie sprawę, że większość pacjentów nigdy już nie opuści oddziału numer 26, jednak sposób, w jaki odchodzą, jest wyczerpujący dla obu stron. 24-letni Stien wspomniał w dokumencie radiowym Pietrie, że nie miał doświadczenia, ilu pacjentów zazwyczaj umierało na oddziale. Nie sądził, że wydarzenia odbiegają od normy. Normy, której do końca nie był świadomy. Jest 12 stycznia 1979 roku. Od śmierci Karla Erika, pacjenta, który wykazał pierwsze objawy tajemniczej choroby, minęło dokładnie 99 dni. 93-letnia Elsa przebywa na oddziale numer 26 od niemal roku. Ten dzień nie różnił się zbyt wiele od poprzednich. Elsa przebudziła się po popołudniowej drzemce i poprosiła o kawę. Nils, jeden z asystentów, zdecydował się jej pomóc. Chwilę później Elsa zaczęła krzyczeć. Kobietę usłyszał zapewne każdy, kto przebywał na oddziale tego dnia. Personel natychmiast pobiegł do pokoju numer 17, w którym przebywała. Elsa krzyczała, aby nigdy więcej nie dawać jej tego do picia. Machając rękoma, pytała, czy personel nie czuje zapachu, jaki rozprzestrzenia się w pokoju. Jej usta były zaczerwienione, podobnie jak i język. Jeden z przybyłych asystentów wsadził palec do kubka, z którego piła Elsa, i przeciągnął go po swoim policzku. Reakcja była natychmiastowa. Jego skóra zrobiła się czerwona i zaczęła go piec. Elsa wskazała Nilsa jako tego, który dał jej napój. Pielęgniarka nachyliła się nad kobietą i wyczuła z jej ust silny zapach środka żrącego o nazwie Gevisol, którego używano w szpitalu do sprzątania i dezynfekcji. 18-letni Nils pracował na oddziale numer 26 od 11 września 1978 roku. 4-miesięczne zatrudnienie w szpitalu w formie praktyk uzyskał poprzez urząd pracy, który zaproponował mu posadę. Klinika opieki długoterminowej poszukiwała asystentów. Jego praca miała polegać na prostych czynnościach, m.in. na podtrzymywaniu towarzystwa pacjentom poprzez spacery czy różnego rodzaju gry. Innymi obowiązkami Nilsa było podawanie jedzenia, a nierzadko również karmienie przebywających na oddziale pacjentów. Bardzo szybko jednak przejął inne obowiązki, takie jak podawanie pacjentom leków
podczas gdy personel przedłużał swoje przerwy. Nie powinien tego robić, jednak z racji słabej kontroli na oddziale oraz faktu, że potrzebowano rąk do pracy, Nils przejął poważniejsze obowiązki. Miesiąc po jego zatrudnieniu pacjenci zaczynają umierać w niewyobrażalnych cierpieniach. Nils urodził się w 1960 roku w Malmö. Jako niemowlę został adoptowany przez parę, która nie mogła mieć własnych dzieci. W szkole podstawowej wykazywał pewne trudności w nauczaniu, co sprawiło, że zaproponowano rodzicom klasę specjalną. Ci jednak odmówili, twierdząc, że Nils da sobie radę w normalnej klasie. Chłopak nie miał zbyt wielu znajomych. Wolał przebywać w domu w towarzystwie swoich rodziców. Nauka sprawiała mu pewne problemy, ale udało mu się skończyć szkołę. 18-latek nadal mieszkał z rodzicami i podejmował zatrudnienia w formie praktyk w szpitalach. Nie miał planów, by uczyć się dalej. Wróćmy do wydarzeń z 12 stycznia 1979 roku. Po tym, jak Elsa wskazała winnego jej złego samopoczucia, odpowiedzialna tego dnia za oddział Brita zwołała cały personel. Nikt nie mógł opuścić oddziału do czasu wyjaśnienia sytuacji. Kobieta zwróciła się o pomoc do docenta szpitalnego. Po krótkiej naradzie docent natychmiast zawiadomił policję. O godzinie 16:20 szef policji kryminalnej w Malmö, Gösta Eriksson, otrzymuje telefon o próbie morderstwa poprzez podanie trucizny w szpitalu wschodnim w Malmö. Pół godziny później Gösta w towarzystwie dwóch komisarzy pojawia się w pokoju szefa kliniki długoterminowej. Personel opisał sytuację oraz wspomniał o ponad 20 zgonach, które miały miejsce w ostatnim czasie na oddziale 26. Wszystkie zmarłe osoby miały trudności z oddychaniem, a ich usta były zaczerwienione. W związku z wydarzeniami z dzisiejszego dnia personel podejrzewa, że wszystkie te osoby zostały zatrute. Podejrzanym jest 18-letni asystent Nils, którego dziś wskazała Elsa. Natychmiastowym działaniem Eriksona było skontaktowanie się z patologiem. Dwa dni wcześniej, w podobnych okolicznościach, zmarła 100-letnia Karolina, która była pacjentką oddziału numer 26. Raport patologa był już gotowy. Według niego przyczyną śmierci była ciężka wada serca. Jej ciało nadal znajdowało się w prosektorium, podobnie jak ciało innej pacjentki. 78-letnia Elda po wielu cierpieniach odeszła dziś rano. Szef policji kryminalnej zarządził przewiezienie obu ciał do szpitala głównego w Malmö, gdzie lekarz medycyny sądowej Wojt ma w przyspieszonym trybie przeprowadzić ich sekcję. Do szpitala przybywają kolejni policjanci, których zadaniem jest przesłuchać cały personel o wydarzeniach z ostatnich kilku miesięcy. O godzinie 6 po południu 18-letni Nils zostaje przewieziony na komisariat. Pierwsze przesłuchanie rozpoczęło się pół godziny później. Nils zaprzeczył oskarżeniom, a śledczy zdawali sobie sprawę, że to będzie długa noc. Stopniowe budowanie zaufania podejrzanego zajęło sporo czasu. Poproszono go o opowiedzenie o swojej pracy i obowiązkach. Po pewnym czasie powrócono do wydarzeń na oddziale numer 26. Nils nie przyznawał się do czynu. Zasugerował, że jedna z pacjentek imieniem Ester może być winna zatrucia. Widział ją bowiem w pokoju Elsy tego dnia. Kilka dni wcześniej widział, jak Ester chowała buteleczkę środka żrącego do swojej kieszeni.
Opowieść o pacjentce imieniem Esther, która ma być winna próby otrucia Elsy oraz zabójstwa innych pacjentów, powoli stawała się coraz dłuższa i coraz mniej spójna. Neil zgubił się w zeznaniach, co zostało zauważone przez śledczych. Po 2 godzinach w pokoju przesłuchań Nils przyznał, że to on podał Elsie detergent żrący o nazwie Gevisol. Powodem, dla którego od początku nie mówił prawdy, był strach. Jednak teraz wie, że policjanci są mili. Po kolejnych kilku minutach przyznał się również do tego, że dnia poprzedniego podał ten sam środek pacjentce o imieniu Elda, która zmarła dzisiejszego ranka. W dalszym przesłuchaniu 18-latek opisał, w jaki sposób starał się otruć Elsę. Do kubka, z którego zazwyczaj pili pacjenci, nalał około centymetra środka żrącego o nazwie Gevisol i dolał wody. Następnie podał jej do wypicia. W dalszej rozmowie przyznał się do 27 morderstw oraz 15 prób morderstwa na oddziale numer 26. Zarówno po stronie żółtej, jak i zielonej, gdzie został przeniesiony w listopadzie. Do tego celu używał Gevisol oraz Evisol. Próbował również używać dezynfekcji do rąk oraz mydła o nazwie Blido. Te jednak nie były efektywne. Pod koniec przesłuchania Nils zapytał, czy może już wrócić do domu, gdyż rodzice zapewne się niepokoją. Poprosił również o informację, w jaki autobus powinien wsiąść, gdyż sam nie miał pojęcia. Obiecał, że wróci następnego dnia na kolejne przesłuchania. Z przyczyn oczywistych nie mógł jednak opuścić komisariatu. Gevisol używany był do dezynfekcji. Pakowany w buteleczkach 50-gramowych podczas sprzątania był rozcieńczany z 10 litrami wody. Jego pH to aż 12. Evisol używany był do tego samego celu. pH 13. Dla porównania kret do przetykania rur ma pH 14. Podczas użycia tych środków trzeba było mieć na sobie rękawiczki. W zetknięciu ze skórą powstawały rany. Kolejne przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 22:20. Nils pod presją przesłuchujących go policjantów przyznał, że trójka ludzi, którzy nadal przebywają na oddziale, została przez niego podtruta i z pewnością potrzebują pomocy. Śledczy zawiadomili o tym personel oddziału numer 26. Pacjenci zostali natychmiast przewiezieni do kliniki specjalizującej się w leczeniu schorzeń przełyku. Jest sobota 13 stycznia 1979 roku. Dzień po zatrzymaniu 18-latka zorganizowano specjalną grupę dochodzeniową. Podzielono się zadaniami, które polegały na dalszych przesłuchaniach przebywającego w areszcie Nilsa, personelu pracującego na oddziale numer 26, ale i również sprawdzeniu wszystkich dzienników medycznych i raportów obdukcyjnych zmarłych pacjentów. Z przesłuchań personelu wyłania się obraz 18-latka jako człowieka bezużytecznego. W zasadzie wszyscy czekali, aż zakończy praktyki i już nigdy nie wróci na oddział. Mimo iż był bardzo miłym, młodym człowiekiem, nie nadawał się do pracy w szpitalu. Nie było z niego większego pożytku. Kilka razy lądował na dywaniku. Jedna z pielęgniarek zauważyła, że gdy zbliżała się godzina, o której miał skończyć pracę, podawanie posiłków szło mu bardzo żwawo. Jedzenie znaleziono w śmieciach. Po konfrontacji stwierdził, że pacjenci nie chcieli jeść, bo nie byli głodni. Nils był bardzo punktualny. Mogłoby się wydawać, że to niesamowity plus. Jednak w jego przypadku odbijało się to również negatywnie.
Niezależnie od tego, czym zajmował się w danym momencie, gdy wybiła godzina 16, porzucał wszystko i szedł do domu. Pielęgniarki wspomniały również, że Nils kilkakrotnie był tym, który alarmował o pogarszającym się stanie pacjentów. Niemal zawsze chwalono go za czujność, jaką się wykazywał. Nikt jednak nie przypuszczał, że to on był tego przyczyną. Śledczym udało się również dotrzeć do opinii, jaką wydał poprzedni pracodawca. Nils praktykował w Arnhems Huckius przez krótki okres w marcu 1978 roku. Treść oceny była krótka, a na jej końcu podkreślono, że Nils nie powinien być ponownie zatrudniony. Po zatrzymaniu 18-latka media zawrzały. Informacje pojawiały się na pierwszych stronach gazet z nagłówkami takimi jak: pacjenci byli mordowani w Malmö Ostrahykius. Nils nazywany był Gevisolmannen, czyli mężczyzna z Gevisolem. Zagraniczne gazety pisały o seryjnym mordercy w szwedzkim szpitalu. Dziennikarze próbowali nawiązać kontakt z personelem oddziału numer 26. Z kwiatami w rękach udawali rodzinę pacjentów, by w ten sposób dostać się na oddział. Nagonka na tych, którzy pracowali na oddziale, była wyczerpująca. Przesłuchania 18-letniego Nilsa trwały. Opowiedział śledczym o każdym pacjencie, którego zamordował lub próbował otruć. Jego pamięć i opis wydarzeń był niezwykle szczegółowy. Na pomysł, by użyć Gevisol, Nils wpadł zaledwie 2 dni przed pierwszą próbą morderstwa. Środki trzymane w toaletach oraz w schowku były łatwo dostępne dla personelu. Nils bardzo lubił Karla Erika i jak twierdził, zrobił to dla niego, by już nie musiał cierpieć. Po podaniu pacjentowi mydła i płynu do dezynfekcji rąk nie stało się nic. Dlatego zdecydował się na użycie Gevisol. Pierwsza dawka okazała się jednak niewystarczająca. Następnego ranka Nils ponownie podał pacjentowi mieszankę z Gevisol. Karl i Erik cierpiał przez kilka następnych godzin, dlatego Nils sięgnął po środek o nazwie Ivisol. Tym razem pacjent nie miał szans na przeżycie. Obdukcja pacjenta miała miejsce 3 dni po jego śmierci. Według zasad panujących w szpitalu przeprowadzano sekcję niemal każdego zmarłego pacjenta. Nie było jednak podejrzeń o morderstwie. Raport wykazał, że przyczyną śmierci był obrzęk płuc spowodowany zachłyśnięciem się zawartością żołądka. Dla patologa przeprowadzającego sekcję najważniejsze było ustalenie, dlaczego pacjent zmarł, a nie co do tego doprowadziło. Już wtedy można było zapobiec dalszym morderstwom. Nils popełnił błąd. Zostawił kubek, którego użył do podania trucizny. Nikt jednak nie przypuszczał, że środek został podany pacjentowi. Tłumaczono to potrzebą dezynfekcji narzędzi użytych do ratowania życia Karla Erika. Podobnie było w przypadku śmierci Iris, która powiedziała młodszej pielęgniarce o tym, że dostała coś mocnego od Nilsa. Po rozmowie z lekarką doszło jednak do wniosku, że to wydarzenie nie miało nic wspólnego ze śmiercią kobiety. Personel nie podejrzewał, że między nimi jest morderca. Praca na oddziale była ciężka i każdy sobie pomagał nawzajem. Zaufanie, jakie mieli do siebie, było ogromne, a zaangażowanie, by pomóc pacjentom, zasłoniło myśli o tym, że ktoś może robić im krzywdę. Pielęgniarki na oddziale reagowały na ilość odchodzących pacjentów. Podnosiły dyskusję na ten temat, jednak nikt z przełożonych nie widział w tym nic podejrzanego. Sytuacja w klinice w listopadzie 1978 roku pogorszyła się jeszcze bardziej pod względem personelu.
Ordynator zachorował i był na długim zwolnieniu lekarskim. Cała odpowiedzialność była teraz na barkach tymczasowej szefowej kliniki Brity. Wtedy przebywało tam ponad 200 pacjentów. 16 stycznia 1979 roku sąd zdecydował o dalszym areszcie podejrzanego. Nie brakowało powodów, dla którego Nils nie mógł zostać zwolniony. Zdecydowano również o tym, żeby przeprowadzić badania psychiatryczne. W czasie trwania śledztwa wyszło na jaw, że ordynator często nie pojawiał się w klinice, a 24-letni Steen nie miał ukończonych studiów lekarskich oraz brakowało mu doświadczenia w leczeniu starszych ludzi. Okazało się również, że reszta personelu nie miała odpowiedniego doświadczenia, a wielu z nich nadal studiowało. Struktura kliniki była bardzo zachwiana. Brita zastąpiła zarówno szefa kliniki, jak i ordynatora, pełniąc równocześnie rolę lekarza. Na początku lutego 1979 roku Nils został przewieziony do kliniki w Lund, gdzie profesor psychiatrii Bo Gelle rozpoczął ewaluację pacjenta. W procesie pomagało mu kilku psychologów, psychiatrów oraz kuratorów. Podczas pobytu w szpitalu w Lund, Nils zapytany, jak się tam czuje, przyznał, że bardzo dużo się nauczył. Potrafi sam ścielić łóżko i umyć swoje włosy. Do tej pory w tych czynnościach pomagała mu matka. Ewaluacja Nilsa zajęła trochę czasu. Po 40 latach doświadczenia zawodowego profesor przyznał, że zszokowała go osoba Nilsa. Brak uczuć w stosunku do cierpienia pacjentów oraz morderstw, jakich się dopuścił, był niezrozumiały. Chłopak nie rozumiał, że jego postępowanie było czymś złym. Końcowy raport zawierał wiele wyjaśnień. Podsumowanie świadczyło o tym, że Nils cierpi na chorobę psychiczną, która spowodowała, że dopuścił się morderstw. Nadal jest człowiekiem niebezpiecznym i powinien zostać wysłany na leczenie. 22 maja 1979 roku rozpoczął się proces. Kolejki, aby dostać się na rozprawę, były bardzo długie. Większość z oczekujących nie zmieściła się na sali. Ciekawość nie znała granic. Prokurator Steen Runnerheim oskarżył Nilsa o 15 morderstw oraz 11 prób morderstwa. W pozostałych 16 przypadkach, 8 morderstwach i 7 prób prokuratura nie miała wystarczających dowodów, by poprzeć przyznanie się do winy. Kremacja ofiar była główną przyczyną, dla której nie było możliwości zebrać więcej potrzebnych materiałów. Patolodzy wykonujący obdukcję po śmierci tych pacjentów nie brali pod uwagę możliwości morderstwa, co sprawiło, że szukali innych przyczyn śmierci. Raporty były zatem bezużyteczne w procesie. Nils opowiadał ze spokojem o morderstwach. Istniało ryzyko, że załamie się lub zdenerwuje, dlatego profesor psychiatrii był obecny na rozprawach cały czas. To jednak nie miało miejsca. Według prokuratury motywem zbrodni była chęć pochwały i wdzięczności. Za każdym razem, gdy wzywał pomoc do pacjentów, których stan się pogarszał, był chwalony za swoją czujność. Jak sam przyznał podczas przesłuchań, wzywał pomoc tylko po to, by go pochwalili. Nie po to, by lekarze i pielęgniarki pomogli pacjentom. Nils świadomie ich zabijał i wiedział, że jeśli otrzymają pomoc, on poda im kolejną dawkę śmiertelnej mieszanki. Cieszył się jednak, że był w centrum uwagi. Motywem według oskarżonego było skrócenie cierpienia starszych ludzi. To jednak nie miało pokrycia w jego działaniu.
niektórzy pacjenci czuli się całkiem dobrze i mieli kilka, a może nawet kilkanaście lat przed sobą. Cierpienia, na jakie ich naraził, nie można było nazwać dobrocią. Proces zakończył się 7 sierpnia 1979 roku. Wyrokiem sądu Nils został skazany za 11 morderstw i 16 prób morderstwa na pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd w uzasadnieniu skrytykował również warunki, jakie panowały w klinice leczenia długoterminowego, w szczególności na oddziale numer 26. Doprowadziły one bowiem do tego, że Nils miał możliwość mordowania pacjentów przez 99 dni. Na początku lat 90. Nils został zwolniony z zakładu. Nigdy nie popełnił kolejnego przestępstwa. W 2015 roku dziennikarze Aftonbladet odwiedzili go w jego mieszkaniu. Był uprzejmy, jednak nie chciał on rozmawiać o wydarzeniach ze szpitala wschodniego w Malmö. Do dziś pozostaje on najgorszym szwedzkim seryjnym mordercą. Nils tak naprawdę nazywa się inaczej. W tym miesiącu specjalne podziękowania ślę do Tomasza, Witolda, Zofii, Alicji, Adriana, Mateusza, Anety, Dominiki, Macieja, Olgi, Kacpra, Katarzyny, Moniki, Igora, Małgorzaty, Jakuba, Aleksandry, Łukasza, Wandy, Michała, Anny, Ewy, Krysi, Sebastiana, Kasi, Marii, Adrianny, Rafała, Krzysztofa, Miłosza, Pauliny, Karoliny, Marcina, Weroniki, Agnieszki i Emcio, Pawła, Piotra, Joanny, Magdaleny, Mobiego, Oli, Rafała, Judyty, Asaselo oraz tajemniczego ja, który wspiera mnie, za Janusza. Do usłyszenia.